Strażacy z województwa dolnośląskiego wzięli udział w ćwiczeniach pod kryptonimem Zgrywające 2.0. Do Raszówki przyjechały również specjalistyczne grupy poszukiwawcze. Scenariusz całodniowych ćwiczeń obejmował trzy zdarzenia: pożar lasu, działania na terenie zawalonych budynków oraz pożar tartaku. W okresie szczególnie wiosną, początkiem lata, czy nawet w okresie już letnim, no pożary lasów, łąk, jakichś nieużytków to duży dla nas problem. Wtedy jeździmy do wielu zdarzeń tego typu. Natomiast z racji tego, że u nas jest grupa poszukiwawczo-ratownicza, również jakby odzwierciedlamy te działania, do których funkcjonariusze komendy jeżdżą. Takie szkolenia dają strażakom możliwość dobrego zapoznania się z obiektami. Doskonalona przy tej okazji jest również współpraca z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, czy też grup poszukiwawczo-ratowniczych z terenu całego województwa dolnośląskiego. W Raszówce obecne więc były grupy z Wałbrzycha, Wrocławia, Bolesławca i Lubina. Dobraliśmy tak te grupy, żeby właśnie je ze sobą zgrać, żeby wzajemnie się uzupełniały. Zarówno grupa poszukiwawczo-ratownicza, jak i grupa techniczna ma w swoich zasobach sprzęt do stabilizacji, do wykonywania różnych przebić w budynkach. Tak jak na obecnym tutaj ćwiczeniach tworzą przebicia przez ściany, czyli przebicia pionowe, przebicia poziome w stropach, w podłogach, aby dotrzeć do osób poszkodowanych. Do ćwiczeń wybrano budynki, które są w stanie częściowo zniszczonym, ale doskonale odwzorowują naturalne katastrofy budowlane, z którymi muszą się mierzyć strażacy. Poza nimi w szkoleniu wzięli udział również czworonożni funkcjonariusze. To są psy, które są normalnie na utrzymaniu Państwowej Straży Pożarnej. My mamy te psy jako opiekunowie, i ja, i kolega. To są psy, które są etatowymi członkami naszej grupy i są wykorzystywane bezpośrednio do lokalizacji osób zaginionych. Mówiąc o lokalizacji, czyli mówimy o tym etapie działań poszukiwawczych, w których to my musimy wskazać to miejsce, gdzie może znajdować się żywy człowiek. Pomoc psów, jak podkreślają mundurowi, w poszukiwaniach osób zaginionych jest nieoceniona. Stosujemy wszystkie techniki. Przed chwilą byliśmy w budynku z kamerą wziernikową, gdzie po przebiciu się przez ścianę sprawdzaliśmy już to miejsce, w którym znajduje się ta osoba. Natomiast wcześniej był tam pies ratowniczy, który wskazał przy pomocy swojego węchu. Pies wskazuje tak naprawdę źródło wydobywania się tego zapachu, który jest najbardziej intensywny. Czyli to miejsce, gdzie tego zapachu jest najwięcej i my się tym sugerujemy, żeby wskazać już później jako przewodnik psa miejsce, w którym trzeba robić przebicie do osoby znajdującej się pod gruzami. Ćwiczenia strażaków oceniali koordynatorzy wojewódzcy danej specjalizacji w ratownictwie, a także tak zwana grupa rozjemców, którą stanowili strażacy z PSP w Polkowicach. Takie szkolenia dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej odbywają się raz w roku.